Stare motocykle. Jedni ich nie zauważają, innym się podobają, a jeszcze inni je pokochali. Rozmawiamy z Jerzym Zborowskim, który podjął się restauracji starego motocykla w USK. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Fascynacja motocyklami drzemała we mnie od lat, że tak powiem, najmłodszych. Także tutaj sympatia do dwóch kółek zawsze była, jest i będzie. A pomysł, ten motocykl, akurat ten egzemplarz, o którym mowa, wziął od zawsze, jest w rodzinie. Będąc nastolatkami, zajeżdżaliśmy to z naszym kuzynostwem gdzieś tam na wsi. Kury na to, za przeproszeniem, robiły swoje. No i po latach, że tak powiem, przyszedł sentyment i chęć odnowienia tej marki, po prostu. Zachowania tego dla potomnych. Niech dalej cieszy oko, niech dalej funkcjonuje, niech dalej... No, w końcu było, nie była królowa naszych szos. Czy oprócz samych prac restauratorskich interesowałeś się też historią tego modelu? Na temat tego modelu konkretnie zasięgnąłem też literatury fachowej. No, jest to dosyć rzadki model M06Z z roku 1959. Jego rzadkość objawia się właśnie bogatym zdobieniem, szparunkami, głębokimi błotnikami, które kiedyś nie występowały w tego typu motocyklach i w późniejszych modelach również nie. Tak jak mówię, pewne elementy karoserii, nazwijmy to, nadwozia tego motocykla, również w tych w późniejszych wersjach było to zdecydowanie uboższe produkcje. A jak się to stało, że trafiło to w Twoje ręce i jak cały proces odrestaurowania tego wyglądał? No tak jak już mówiłem wcześniej, motocykl jest w rodzinie od nowości, można powiedzieć. Jestem jego prawowitym drugim właścicielem. Notabene. Także było to w Kieleckim, mojej cioci to tam stało gdzieś tam w stodole i nic się z tym nie działo, po prostu sobie niszczało. No i przyszła ochota. Na czym polega taka restauracja? No jest to dosyć, powiedzmy sobie, kosztowny może też, ale czasochłonny przede wszystkim proces. No, motocykl był w miarę kompletny, tyle tylko, że strasznie skorodowany, zapuszczony, także każda jego część wymagała totalnego odnowienia. To dosyć żmudny proces, czasochłonny, no i niestety troszeczkę finansochłonny. Mnie tak ten proces zajął, średnio licząc, 2 lata. I to takie zajęcie dzień w dzień, czy w czasie wolnym? Nie, dzień w dzień to zdecydowanie można by to było szybciej zrobić, mając do dyspozycji w miarę profesjonalny warsztat, profesjonalne narzędzia. No tutaj domowymi sposobami, co się dało, to można było, to raczej wszystko trwało, było robione w ramach wolnego czasu, w ramach zajęć wolnego czasu. Czyli praktycznie cała ta restauracja własnymi siłami? Dokładnie. To przy dobrej woli kolegów z klubu motocyklowego też również. Z dostępnością części nie było większych problemów, bo tak jak mówię, tutaj złomy są pełne części zapasowych, tudzież nawet w niektórych sklepach motoryzacyjnych w dalszym ciągu części zamienne są dostępne, nawet oryginalne, jak i jakieś rzemieślnicze zamienniki. Także z dostępnością części nie ma problemu. W tej chwili jest to pełnoprawny pojazd mechaniczny, który może jeździć po naszych drogach. Jak w ogóle wygląda proces dopuszczenia go do ruchu? Powiem tak, tutaj był problem, mały problem z odzyskaniem dokumentacji do tego motocykla. Tak jak mówiłem wcześniej, tam motocykl był w rodzinie od zawsze. Tyle tylko, że przez te lata gdzieś tam ta dokumentacja przepadła i było trudne do odtworzenia. Robiłem wszystko, żeby dojść tam legalnego źródła, po prostu udokumentowania legalnego pochodzenia tego motocykla, ale nawet tamtejszy Wydział Komunikacji gdzieś tam w tej Ex-Kieleckim, obecnie województwo świętokrzyskie, nie posiadał w archiwach już żadnego dokumentu, ale nasz naczelnik Tarnogórskiego Wydziału Komunikacji jest na tyle też, powiedzmy sobie, fajnym gościem, zarażonym starą motoryzacją. Poszedł na rękę po prostu na podstawie tej dokumentacji, którą udało mi się zgromadzić, czyli zdjęcia z tamtego okresu, zeznania świadków, czyli moich wujków, którzy jeździli na tym. Na tej podstawie po prostu dopuścił to do ruchu. Przegląd techniczny, jak widać, nie było problemu, bo motocykl sprawny technicznie w 100%. I co dalej? To jedyny motocykl? Czy jakieś dalsze plany? Jeżeli chodzi o motocykl, jak na razie to jest mój jedyny. W kolejności czekałem 2 motorowery jeszcze takie, szanujące się też z łezką w oku. Jawka, jedna ta zakonnica, taka przysłowiowa Jawa, skuter Jawa 20, i Jawa Sport. Także te 2 motorki już są w trakcie, powiedzmy sobie, przywracania do świetności. A co z tym? To ma u mnie dożywocie.